Cześć, z tej strony Paweł i witam Was na kanale Travel Tasters, a w dzisiejszym przepisie pokażę Wam jedno z najbardziej podstawowych dań, jakie istnieje w kuchni japońskiej, a mianowicie najpierw zrobimy bulion dashi, a w następnej kolejności zupę miso shiru. Co kryje się pod tymi nazwami, dowiecie się już za chwilę, więc zapraszam! Przywitajcie się ze swoim nowym, najlepszym przyjacielem na zimę, albo w sumie też cały rok, z zupą miso. A potrzebny do jej wykonania bulion dashi to podstawa dla wielu azjatyckich dań. My na przykład stosujemy go w każdym przepisie na ramen, do przygotowywania koreańskich zup, makaronów czy dań z ryżem. Początkowo chcieliśmy nagrać najpierw odcinek osobny o bulionie dashi i osobny o zupie miso, ale okazałoby się, że tak naprawdę te odcinki miałyby po jakieś 2,5 minuty, więc skoro jedno nie może powstać bez drugiego, to zróbmy to wszystko po prostu za jednym zamachem. A zaczniemy od zrobienia bulionu dashi, który składa się z trzech składników. Wody, wodorostów kombu i grzybów shiitake. Skoro tak szybko poszło nam z wymienieniem składników, to może poświęćmy im w takim razie chwilę uwagi, dzięki czemu odcinek będzie troszkę dłuższy niż 4,5 minuty, a na pewno przynajmniej wodorosty kombu zasługują, żeby powiedzieć o nich parę słów. Kombu to jadalne glony morskie. Wodorosty występują w diecie wielu cywilizacji, w tym chińskiej, greckiej i islandzkiej. Jednak największymi ich konsumentami są właśnie Japończycy, a historia ich stosowania sięga 1500 lat wstecz. Ale co jest tak niesamowitego, wydawałoby się, w zwykłych wodorostach, że je się ich aż tyle? Dla dużej ilości osób nazwa, którą właśnie wymienię, będzie prawdziwym zabójstwem kulinarnym, ponieważ, nasi drodzy, to właśnie od kombu pochodzi glutaminian sodu. MSG! Ale jak to jest z tym glutamianem naprawdę? Oczywiście tym chemicznie tworzonym. Jeśli chcielibyście się tego dowiedzieć, dajcie nam znać na dole w komentarzu, a też specjalnie przygotujemy taki odcinek. Tymczasem my wracamy do naszych glonów. Kombu i grzyby zalewamy zimną wodą. Zagotowujemy wodę. Tuż przed tym, jak woda się zagotuje, obniżamy temperaturę i trzymamy na niskim ogniu przez około 30 minut, pilnując, aby woda nie zaczęła wrzeć. Dla bardziej dokładnych z Was, temperatura wody powinna mieć w tym czasie od około 70 do 80 stopni. Po pół godziny odsadzamy grzyby i kombu, a wywar, który otrzymaliśmy, to jest właśnie bulion dashi. Jak widzicie, jest to tak prosty przepis, że nagranie go samego byłoby po prostu za nudne. Pamiętajcie, że shiitake i kombu są do jedzenia. Grzyby przydadzą nam się za chwilę, kiedy zaserwujemy je w drugim przepisie. Natomiast jeśli chodzi o kombu, to możemy tak samo albo pociąć je na bardzo cienkie paseczki i dodać właśnie do kolejnej zupy, albo jeżeli chcecie przygotować taki mały dodatek na stół, to rada z naszej strony, zamieszajcie sos sojowy z syropem klonowym, do tego jeszcze przeciśnijcie przez praskę parę ząbków czosnku, podsmażcie na patelni, a na sam koniec pokropcie olejem sezamowym. I tak w 5 minut możecie przygotować sobie przepyszny dodatek. No ale teraz przychodzi kolej na przygotowanie miso shiru, czyli jednej z najpopularniejszych japońskich zup. A jest ona jedzona przez Japończyków o każdej porze dnia i pewnie też nocy, szczególnie na śniadanie, obiad i kolację. Zupa miso może być często serwowana przed na przykład podaniem sushi albo w takiej wersji, jak my Wam pokażemy, z ryżem jako przepyszne i pełnoprawne śniadanie. A do jej przygotowania będziemy potrzebować bulion dashi, pastę miso, cebulę dymkę, tofu, grzyby shiitake z bulionu dashi oraz wodorosty wakame. Mieszamy pastę miso razem z bulionem. Pasta miso może być ciężka do rozmieszania, dlatego tip z naszej strony, użyjcie w tym celu sitka. Jeśli chcecie mieć bardziej głęboki smak, możecie dodać więcej pasty miso. Jeżeli chcecie, żeby była bardziej słona, to logiczne posolić. Dokładne doprawienie w tym wypadku zależy tylko i wyłącznie od Waszych preferencji, więc nie możemy Wam powiedzieć, czy macie dać jedną, dwie lub trzy łyżki. Podstawowa wersja zupy jest już zrobiona, więc to byłoby wszystko. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa! Ale przecież nie można podać tylko i wyłącznie bulionu zamieszanego z pastą miso, więc przyszła pora, żeby ją przyzdobić. Tofu kroimy na małe kostki. Siekamy drobno dymkę. Tniemy grzyby shiitake. Wakame zalewamy ciepłą wodą, aby się namoczyły. Do zupy dodajemy grzyby. Gotujemy przez kolejne 2-3 minuty.
Do wcześniej przygotowanej miski dodajemy kostki tofu i zalewamy gorącą zupą. Dodajemy wakame i przyzdabiamy posiekaną dymką. W pierwszej chwili wydawałoby się, że zupa powinna mieć smak rybno-grzybowy, ponieważ zastosowaliśmy wodorosty razem z grzybami do stworzenia podstawowego wywaru, a następnie dopiero do tego dodaliśmy pastę miso, która ma słono-mięsny smak. Jest on bardzo charakterystyczny i na pewno warty poznania, tym bardziej, że pasta miso swoje zastosowanie znajduje nie tylko i wyłącznie w zupach, ale też w bardzo dużej ilości dań, gdzie chcemy podbić mięsny aromat umami, którego często poszukujemy jako weganie. W wypadku miski z zupą nie uda mi się niestety tego tak ładnie obrócić, żeby pokazać Wam, jak wygląda środek, ale na pewno zobaczycie to na przebitkach już za chwilę. Testowanie! Pciung! I tak, w tych kilku prostych krokach możecie bez żadnego wysiłku przygotować podstawową japońską zupę, która stanowi idealne wprowadzenie w świat azjatyckiej kuchni. No dobra, nasi drodzy, jeśli podobał Wam się ten odcinek lub dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie, aby dać łapkę w górę, napisać jakiś fajny komentarz, a jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to zróbcie to od razu po zakończeniu tego odcinka. W tym przepisie to byłoby już wszystko. Trzymajcie się ciepło, Travel Tasters, smacznego, na razie, pa pa!